Proszę Państwa, mamy już dwa półfinały. Emocji co niemiara. Chromik Żary kontra Rybnik. Chromik tylko ma jednego kibica, ale za to jakiego. Kto wygra? Super. Wygra Chromik. Chromik na 100%. Chromik Żary kontra Rybnik. 56-60 do Chromika. Co się dzieje? 60-58. A po drugiej stronie z czterema punktami prowadzi Dąbrowa. Przepraszam, Regis 44 i wszedł na kosz Kuba Ulczyński. 44-42 prowadzi Regis. Emocje sięgają z Zenitu. Zaraz tutaj w powietrze wystrzeli kampus Wielicki. Dwie dogrywki, jak będą, to normalnie będzie historia. Terapia. Jak się nie mylę, to jest smagu, tak? Na boisku B 58-64 sześcioma punktami Chromik Żary. Przechodzimy na boisko B. 66-60 prowadzi Chromik Żary, a rzuca Wisiorek. Tutaj została 1 minuta 9 sekund do końca meczu.
10 sekund. Sześcioma punktami prowadzi Chromik i na linii rzutów wolnych zawodnik Chromika. Trener już przybija piątki, ale mistrza. Do końca. Rybnik, świetny mecz, nie udało się, nic nie szkodzi. Powalczą chłopcy jutro o brązowy medal. Zaraz będzie wyliczony MVP. Zostańcie, chłopcy, żar na parkiecie. A tutaj mamy 53 sekundy i prowadzi. Zostańcie, zaraz będziemy wręczać dwa razy MVP, dobra? Nie odchodźcie, jeszcze cały Chromik zostaje, dobra, panie trenerze? Bieliczka. 25 sekund. Jeszcze rzucił Jan Kuczyński za 3. 51-47 dla remisu. Będą rzuty wolne. Bólu.